Niemal dokładnie 25 lat temu w Świdniku i na Lubelszczyźnie rozsądek i odwaga połączyły się w jedno i zaowocowały rysą na monolicie geopolitycznym. Przed sierpniem 80 na wybrzeżu był lipiec 80 i on należał do Lubelszczyzny. Chcemy o tym pamiętać. Stalin pytał, ile papież ma dywizji. Historia zdaje się odpowiedzieć, że tyle, ile trzeba, bo oto przyjechał człowiek w bieli do swojej ojczyzny, przywrócił ludziom godność, dodał odwagi i stała się rzecz. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nie ma wolności bez solidarności. Nie ma wolności bez solidarności. Nie ma solidarności bez miłości. Nie ma solidarności bez miłości. I nie wstępuje i odnawia oblicze ziemi, tej polskiej ziemi. Tej polskiej ziemi. Gdy umieram, gdy odchodzę, czemu coraz szybciej mkniecie? O ostatniej mojej drodze trochę wolniej moje konie, wolniej nieście mnie. Błagam was! Ponoście mnie tak, co za konie się trafiły. Karron na nowiste. Ja się nikt nie będzie mi wybierał. Wrogów poszukam sobie sam. Dlaczego ciągle ktoś bezprzymny poucza mnie, w co wierzyć mam. Jakim wyprawem o wolności głosicie, bracia, w rudym prawie? Wszak to waszej nie ostatni zwariował pisarz Mota Paweł. Przebacz mi smutna Bratysławo, Hradcu Kralowe z lata Prako, za śmierć jaskółki tamtej wiosny i polskie tanki nad Wełtawą. Wzwyżcie się na czele do narodów, nad granice wiar i terytoriów, a w braterstwie małych ciał i wielkich serc patrzcie w zimne nocy wschodu i zachodu. Moje serce pod waszym żebrem
dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu jeszcze wystarcza jej. To wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, który każe wstać, skrzywić się, wycenić szyderstwo.